wrażenia przed jazdą? No nie wiem. Właśnie pojedziemy nad jezioro i będziemy się kąpać do woli. To nie będzie ci zimno? Nie. No i jeszcze na przykład pojedziemy na wycieczki. No. Okej, my z Piotrem jedziemy na Nowolipsk, tam robimy przepak, bierzemy Lenkę do przyczepki i grzejemy do Powidza. Przerwa na siku i picie, jedziemy dalej. Do Nowolipska mamy już blisko. Pojechaliśmy na wieś. Potem zapakowałam wszystkie zabawki, ruszyliśmy w drogę. Buziaczek mamy? Bawcie się dobrze. Bawimy się dobrze, będziemy jeszcze nad jeziorem pływać dzisiaj. No babcia jeszcze raz. Babcia, daj nosek. Komu w drogę, temu czas, na razie jedziemy na Powidz. Robimy krótką przerwę, bardzo krótką i jedziemy dalej, bo jest późno, a mamy kawał. A już tu byliśmy, nie? Jedziemy dalej, nie? Zdychę przejechaliśmy. Spokojnie. Przez godzinę. No i co? Pstro. Co ja mam ci powiedzieć? No jak jest? Fajnie, ale kiedy będziemy na miejscu? Kiedy będziemy na miejscu? Daleko jeszcze. Słońce wejdzie. No. Jest bułę. Jeżdżą i jeżdżą, nie? Tak mi to może. Jedz, dostaniesz żelka. Jednego tylko? A ile byś chciała? Co? Trzy. No to dostaniesz trzy, ale musisz jeść. Co? Jest bułę, Elena. Jutro po zapasy czajni. No, jeszcze dzisiaj. Ale jutro rano pójdę. Daj na gryza, odwróć na się, żeby cię było widać, bo się nie widać. No zobacz tu. Co mi nie robi taką? No że ci to, że nie naszy, masz. Masz, tu masz z kreczupem. To jest kreczupem, masz. Mucha, no. Czego się nabijasz? Co? Czego się nabijasz? Piotr by upuścił bułkę. Co? Thank you.
potem jak dojechaliśmy, był jeden dmuchaniec, chciałam tam, ale tam nie mogłam, bo jadłam śniadanie, a potem spuścili z niego powietrze. Jestem nad jeziorem. Komo. Jakie komo? Znaczy nad jeziorem. Powidz. Powidz. No. Powidz. Tak, powidz. Musimy się rozbić, tak? Tak, musimy się rozbić. Pa, pa. Jestem już koło, ja wiem, 40 minut w domu, koło godziny. A ja dopiero przejechałam i rozbijamy namiot. Dobrze, super. A jak ci się jechało tak długo, kochanie? Jak było? No musiałam, to jakoś musiałam, no. Jakoś musiałam, i to tak bardzo źle było. Godzina jest przed 7:00. Zrobimy sobie kolacyjkę. No i potem chyba trzeba będzie iść spać. No tylko musimy na dół wyjść. A gdzie będziesz jadła? Bo zimno jest. To trzeba się ubrać, tak? Tak. Akurat ty kupiłaś lapkę dla dziewczyn, bo ta jest różowa. No bo ty wybrałaś. No. No. I co, fajnie? Tak. Pierwsza noc. Masz mega śpiwór, fajny karimatę. No. Ściągnęło się za gorąco. Się całkowicie rozbiera. Całkowicie się rozbiera. Idziemy spać, nie? O 8:00. Czytam książkę o strachu. Chyba jesteśmy jedynymi tutaj. Poza budą koło nas. Tam chyba więcej nie ma, nie, ludzi? Ale budy są tylko. A te budy chyba są całoroczne, wiesz, one zostają na cały rok. Dlaczego? No i wynajmą je znowu latem. My jesteśmy tu jedyni, no. Co kupiliśmy namiocik. No. To chyba nie jest trochę za dużo. W tym kajaku żarłam słodycze, no i potem wiosłowaliśmy do brzegu. Poszliśmy nad jezioro. Cały kempik jest dla nas, bo nie ma tu w ogóle ludzi. Żadnych? Żadnych. My jesteśmy tylko we trójkę. We trójkę jesteśmy? Tak. I co, dobrze? Tak, super jest, super jest, super jest, super jest. Faktycznie na kempingu są jeszcze tutaj ludzie. I generalnie nikogo nie ma. Chociaż budy otwierają, mają taki patent chyba, że przedszkolanki i nauczycielki biorą... Poczekaj, Lenka. Biorą dzieciaki tutaj i przy okazji kupują jakieś frytki pierdolone. Lena, ty! Ubrudziłaś mnie? Zaraz cię wrzucę do wody. O nie. Co dzisiaj jemy? A co masz w łapie? Pulpety. Z makaronem. Y. No, pulpety. Dobrze przeczytałaś. Pulpety. Tak? Jemy, Lepek? Tak. Czekasz, czy oby ostygło? Takie coś jest. Zobacz, pomidorówka taka prawie. Tylko z mięchem. Jak cię już nie boli, to możemy jeść gofry, tak? Pytanie, czy będą otwarte, nie? Jak będą otwarte, to zjemy.
nie zjemy. Co zjemy? A, coś miało, tak? Zobaczymy, co to będzie. Bułkę. Potem poszliśmy do sklepu, tata mi kupił Grześka, tata mi jeszcze kupił ten, taką zabawkę, to tam mi okazało się, że były landrynki. Ło, ale daleko. Potrafię do tyłu. No. I do przodu. No. Ale daje. Jak tam? Tak jak zawsze. Ale dzisiaj jedziemy. Co tam zrobiłaś? Przygryzłaś sobie wargę, Lenka? A co od czekolady ci zostało? Tu. Mhm. I co? To dobrze, to zostało ci z nocy. Zaraz idziemy po bułeczki, tak? Z czymś tam zjemy. Dzisiaj jest plan, żeby jechać do Ślesina, ale że jest blisko, to zahaczymy o Wilczyn. Na drugi dzień pojechaliśmy w drogę. Cześć, jedziemy na drugie wakacje. Nie wakacje, tylko jezioro. Na drugie jezioro się nazywa Ślesin. Tak jest. Chwila przerwy. Jedziemy nad jezioro Budzisławskie. Stamtąd pojedziemy do Wilczyna, a z Wilczyna do Ślesina. A teraz jesteśmy w lesie. I wyślij to internetowi. Wyślać to internetowi? Dobra, to wyślemy internetowi. O, Borsuk, pakuj się do miski. Usiadłaś na tych swoich pinglach. Dobra, zaraz ci pomogę. No i jak pojechaliśmy w drogę, trzymowaliśmy się tam dużo razy. Jesteśmy nad jeziorem Budzisławskim. Zobaczymy, jak jest ciepła woda, to się Lenka może w końcu wykąpać. Nic się takiego nie kryje. Ale woda czysta, nie? I tutaj ciepła. Ty, ale tutaj można by było wsadzić rękę, wiesz? Nad jedno jezioro oglądaliśmy rybki i były takie roślinki podwodne. Jesteśmy nad jeziorem Wilczyńskim. Znaleźliśmy jakieś dzikie zejście. Musi być chyba głębokie, takie rynnowe. Uwaga, grząskie dno. Później pojechaliśmy jeszcze nad drugie jezioro. Znaleźłam zabawę takie. Ej, ale tata, patrz na to. No, patrz. Znalazłam zabawę moją. No. Moja ukochana zabawa. O! Tam gdzieś jest jeszcze jakaś plaża taka miejska, coś takiego? A plaża jest. Gdzie? Tam dalej? No, ale
No tu, wie pan, ja nie wiem, czy tu się... A czy pan jest samochodem? Rowerem. A rowerem to pan chyba dojdzie. Prosto. Ale to główną drogą trzeba się wrócić, nie? Może pan tu. Główną Przez drogą, las? Główną drogą to... Aha, krzyża, tu prosto, no. I dookoła musi pan jechać. Nie do Wilczyna, bo jeszcze taka droga jest... Przed Wilczynem jest taka... Ale to od Wilczyna jest taka jakaś fajna plaża? No, tu jest... Tu przyjeżdżają turyści, ale teraz już jest po sezonie. Nie wiem, a jest nie tam wiem. Jakaś knajpa jeszcze tak, żeby coś zjeść wie dzieckiem? Co? Ja nie wiem, czy w tej chwili jest, aha, bo to już do 15 zawsze było. No, a 15 to już dawno temu. No, a ja tam, ja nie wiem, bo ja tam nie chodzę. Aha. Wie pan? Przejedziemy, zobaczymy. Dziękuję. No, proszę. No i wszystko jasne. Plaża jest tam dalej jeszcze jakaś taka... Możemy zobaczyć. Możemy tam, i tak tamtędy pojedziemy, nie? Umyj łap giry. Umyj, a nie brudzisz ty. Teraz jesteśmy w Wilczynie, ale tego, w dobrym miejscu. Dupy nie urywa, ale ośrodek jest ładny i duży. Ładnie to wygląda. Zjemy sobie coś, bo wszystko pozamykane już po sezonie i grzejemy do Szczecina. Ja jadę dzisiaj do Szczecina. No, zaraz pojedziemy, zobaczymy jak daleko jest. Tak. No i tu jest bardzo głęboko. No, a teraz będziemy jedli, tak? Lena? Tak, a teraz się nie kapuje. No, nie wchodź tam, bo tam jest tak głęboko, mi się nie chce skakać. Jest 4 metry ponad. Siadaj, jemy. Jak katar? Lepiej? A dobrze. A czym cię wytrę? Musisz się oblizać. Cała brudna jesteś. Jeszcze jakieś 8 km do Szczecina i szukamy kempingu. Drogę, jaką Google pokazuje na rower, może być fajnie. Potem jeszcze nad jedno jezioro się nazywało Szczecin. Na samym końcu drogi jest ośrodek Gwarek. Z rozbiciem się żaden problem. Mamy prąd i możemy sobie wybrać namiot, który chcemy. Nie musimy rozbijać swojego. Pasuje. To jest super. Co, Lenusiu? A słuchaj, a kiedy będziemy się kąpać? Już wychodzimy. A jak ty się czujesz? Dobrze. No to super. Ja bym chciała popływać. Dobra. Będziemy spali w tym największym. Nie, w tych mniejszych sobie bierzesz. Może być mniejszych? Dobra, już to. Ej, a tutaj by było się zmieścił basen, prawda? No, to jest ogromny. I tam jest... Ale wiesz, co jest najfajniejsze? Nie. Że my nie musimy rozbijać namiotu. Mamy godzinę do przodu przynajmniej. Czego do godziny? No, bo nie musimy się rozbijać. Tylko śpiwór się wyciągnie i wszystko na ten temat. Namiotu nie trzeba zwijać. No, super. No. Gdzie? W tyłku. A co? A jest to tak różowe. Dobra, i rozbijamy się i idziemy sobie potem kolację zrobić, tak? I nad wodę. Tak? No dlaczego nie pływanie? No dobra, no to idziemy zaraz. Jak to kolację? A jak? Czy nic nie jadłaś? Jeszcze nie jedliśmy obiadu. No to zrobimy obiad o kolację. Idziemy zobaczyć nad jezioro. To nie jest pawełek, coś innego. W każdym bądź razie na Lence nie robi to żadnego wrażenia. Lena, statek zobaczysz? Jak płynie? I co? Fajny pawełek? Czy co to tam płynie? Lena? Lena? Fajny statek? No, to by było na tyle. Wcale nie robi na niej wrażenia. Woda brudna. Ludzie się cieszą, kupują bilet. Szalupa tylko dla kapitana. Dziwne. Na fale idą.
nasze. To jest już zostawione. No. Wszystko jest nasze. Czy tyle? Nie, nie. No ale twoja kiwi jeszcze, nie? Jak tam? Na dworze przyjemniej niż tutaj. No, wyspałaś się? Trochę nie spałaś w nocy. Spała? Tak? Dobra. Brzuch będzie taki, nie taki wypukły, tylko wklęsły. I skąd wiesz? No bo wyczuję. A skąd ty to wiesz? Tak mu się wydaje, wiesz? Zobaczymy za rok. No. Jeszcze trzeba się umyć, Lenka. Zobaczymy, może tak się nie stanie. Ty, a nie jest ci za ciepło? Dzień dobry. Ja się bawię takie zgadywanki. Na przykład, gdzie jest czerwona? Razem miałam kwarta. Kwarta miałaś. Nie będę się za bardzo wypowiadał, bo to mnie na pewno nie utwierdza w wierze. Ten widok rozpierdala. A biznes jest totalny. I te kurde babuchy przychodzą, wyrzucają te pieniądze. Byle tylko wrzucić. Będzie wieczne szczęście. No i co? Ja o tym nie wiem. Ale podoba ci się? Co? Ręka? Tu odwróć się, bo nic będzie, no. A czemu ci się nie podoba? Odwróć się do mnie, ej. No bo... Właśnie, ja nie mam takiego ogrodu. Aha. Mały przepak. Przy sklepie. Lęka już jest przebrana. Na luźno, lekko. I grzejemy dalej. Nie jest ci za gorąco, Lenek? Gorąco, zaraz pojedziemy, będzie wiało, nie? Przeprawiamy się przez wartę i dalej jedziemy. Nie to wyjaś. A iść po drodze tylko, nie? No niestety, ten odcinek 2 kilometrów będziemy musieli prowadzić, bo się nie da jechać. Dupa. Jedna była posmarowana. A może kawałek bułki znajdzie? Jestem. I czy być ostatnia? A my jedziemy od razu do domu? Tak, od razu do domu jedziemy. Zero minut, tak? Nie, że kawałek do domu jest. Kawał? No. Ale już poleci. Pękła? Ojojku! Kąpałaś się chociaż raz? Tylko w jeziorze. Ale czad. Gdzie się tak obróciła? Nie. No bo chodziłam na pewno na ziemi. No to się spodziewało. No to później się wykąpaliśmy. Nadszedł drugi dzień. Poszłam do przedszkola. No i potem poszłam
do Michasi i się bawiliśmy.